Siema, siema, Antron, nieprofesjonalny. Mamy dzisiaj półmetek grudnia i zazwyczaj o tej porze roku na polach jest u nas wszystko porobione. Ten rok jest trochę inny, ponieważ bardzo późno kosiliśmy kukurydzę, potem przyszedł taki okres deszczowy, następnie zasypało śniegiem, przymroziło, no a teraz zrobiła nam się grudniowa wiosna, więc wykorzystuję ten czas na ogarnięcie tego, co nie zostało zrobione. Na ścierniskach po kukurydzy było wywiezione wapno i tak naprawdę to wapno muszę wymieszać z glebą, ponieważ na wiosnę przyjdą nawozy naturalne. W tym celu dzisiaj wykorzystuję bronę talerzową Rolmaco U652. Jest to brona talerzowa o szerokości roboczej 3 metrów, za chwilę trochę więcej o niej opowiem. W zestawie był jeszcze wał nożowy i to miało iść w komplecie, ale przez to, że te maszyny u mnie stały praktycznie miesiąc, bo nie dało się wyjechać w pole, wał nożowy musiał zjechać na firmę i dzisiaj będę pracował samą broną talerzową. Tak jak wspomniałem na początku, ja mam na testach wersję 3-metrową, ponieważ miała ona chodzić z wałem nożowym, który miał być zamontowany z przodu, ale niestety pogoda na to nie pozwoliła. Ta brona talerzowa dostępna jest w wersjach nawet 6-metrowych. Wiadomo, że im większa szerokość robocza, tym większe zapotrzebowanie mocy. Im głębiej pracujemy, też tej mocy potrzeba więcej. Jeśli chodzi o elementy robocze, mamy tutaj dwa rzędy talerzy tnących 560. Oddalone są od siebie o 90 cm. Ta przestrzeń tutaj jest dość duża, więc nie ma możliwości, żeby coś się nam zapchało bądź przypchało. I talerze amortyzowane są za pomocą gum Long Life o średnicy 4 cm. Ja u siebie zazwyczaj pracowałem na zabezpieczeniach sprężynowych, więc jestem ciekaw, jak to będzie pracowało, ponieważ ostatni kawałek mam dość kamienisty, więc tam będzie, że tak powiem, największy test tych gum. Możecie napisać w komentarzach, jakie są wasze odczucia, czy lepiej sprężyna, czy lepiej guma. Jeśli chodzi o ekrany boczne, one są regulowane. Tutaj za pomocą stworzenia możemy je wsunąć bądź wysunąć i wiadomo, za pomocą śrub możemy ustawić kąt natarcia. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest taki sam ekran boczny. Co zauważyłem, praktycznie nie ma żadnej górki ani żadnego rowka, tak jak to często potrafią zostawić jakieś brony talerzowe, więc jest równiutko. Od 1 do 300 cm za broną talerzową jest dokładnie taki sam obrazek. Kolejna sprawa to wał dogniatający, wał doprawiający. Różnie te wały są nazywane. W tym przypadku jest to wał daszkowy. Te wały zalecane są głównie na takie gleby zaskrupiejące się. Akurat tutaj, gdzie mam kukurydzę, no jak widać, ta gleba jest lekka, więc nie będzie możliwości jakiegoś wybitnego sprawdzenia. Zobaczę na ostatnim kawałku, gdzie jeszcze zostały mi trochę gliny, gdzie właśnie są takie ziemie, które nie do końca się rozsypują, jak ten wał tam się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że warunki wilgotnościowe na to pozwolą. Wał jest regulowany za pomocą hydrauliki i tą broną talerzową według producenta możemy pracować aż do 15 cm głębokości, więc w przypadku jakichś upraw przedsiewnych, które byśmy chcieli zrobić, że tak powiem, najprostszą metodą, wjechać po prostu broną talerzową, uprawić, wymieszać resztki pożniwne i w to siać, no to akurat pod tym względem jest fajna opcja. Ja tą swoją broną talerzową na taką głębokość nie zajdę, tam jest takie 7-8 cm, które udało mi się ustawić. A tutaj, no dzisiaj lecę na około 5 cm, tak żeby po prostu wymieszać to wapno, które jest rozsiane, żeby wymieszać resztki, żeby pociąć łodygi, a uprawa główna będzie dopiero wiosną po wywiezieniu obornika. Bądź pomiotu, bądź gnojowicy, w zależności od pola. Jeśli chodzi o piasty, są to piasty bezobsługowe. Co do jakości, no ciężko tak naprawdę jest cokolwiek powiedzieć. Jakość zawsze mierzona jest w ilości zrobionych hektarów. Więc po kilku hektarach czy kilku przejazdach nie można powiedzieć czegokolwiek. Jednak uważam, że dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze jest taki, że wsadza kalamitki do piast, to jest totalne nieporozumienie. Kiedyś mieliśmy taką talerzówkę, że właśnie każdy talerz był osobno smarowany. Dramat, po prostu dramat. Ale bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie ekranów za rzędami talerzy w celu
powstrzymywania resztek, powstrzymywania ziemi, żeby po prostu to nie wyrzucało nam się tutaj do góry. Teraz jest gleba wilgotna, ale myślę, że bardzo fajnie to będzie działało na ścierniskach. Minus jest taki, że w przypadku jakiejś, nie wiem, awarii bądź kamienia, no jest trochę gorszy dostęp do tych talerzy, które są tym ekranem osłonięte. Latam z prędkością około 10-6 km na godzinę. Resztki pożniwne, nie ma co ukrywać, że swoje już odczekały na polu, bo praktycznie miesiąc temu było koszone, ponad miesiąc temu to pole było koszone. Ściernisko ładne, krótkie po kombajnie, więc pod tym względem naprawdę jest luks. A co do wymieszania, no zresztą sami ocencie, według mnie to naprawdę resztki są fajnie wymieszane, gleba jest w 100% ruszona. Mogłem ustawić ścieżkę na GPS-ie pod kątem, ale pod kątem było z przodu. Teraz wychodzi praktycznie równolegle do rzędów. Pod skosem jednak ta uprawa pożniwna też zawsze wygląda inaczej, ale nie jest źle. Myślę, że to wapno tutaj będzie w zupełności wymieszane z glebą i gdzieś tam właśnie marzec pewnie będę wyjeżdżał z obornikiem. A odnośnie samej kukurydzy, materiał siewny w tym roku już jest zamówiony. 3 odmiany. Ponownie 306P i 23M. I jedna nowość. Zobaczymy, jak to na polu, że tak powiem, wypadnie. Kukurydzy w tym roku trochę więcej. Znaczy się w przyszłym. Bo 18 hektarów. Całkowicie schodzę do słonecznika, ale to głównie z tego względu, że wylatuje mi działka. Po prostu jedną działkę będę miał ostatni rok, tam miała iść kukurydza, idzie coś innego, żeby po prostu wyciągnąć składniki pokarmowe, żebym zebrał sobie tam słomę, a przez to nie będę miał działki na słonecznik. Nie mówię, że definitywnie wylatuję, po prostu w tym roku no tak się ułożyło, jak się ułożyło, że ta jedna działka będzie mniej. Co do materiału siewnego kukurydzy, no ceny no nie są jakieś rewelacyjne, nie ma co ukrywać, że porównując ceny materiału siewnego do ceny kukurydzy chociażby na mokro, no to jest przepaść i znowu udział kosztów materiału siewnego w kosztach ogółem wzrośnie, no ale czymś trzeba posiać, tak? Z własnego materiału siewnego się nie da, bo mamy ten efekt heterozji w kukurydzy, potem będzie po 7 kolb, a plon 5 ton. Jest to zupełnie nieopłacalne, żeby wysiewać od siebie, więc no niestety trzeba położyć te 150 zł bodajże więcej jak w ubiegłym roku na materiał siewny, ale mieć dobrej jakości i tyle. A tutaj co do kukurydzy, no mówię, kukurydza praktycznie na większość działek trafi po sobie, kukurydza po kukurydzy, jedna działka będzie nowa, tam też muszę jeszcze zrobić porządki, bo mam korzenie drzew do powyrywania, mam płot do obalenia, więc trochę roboty styczniowej, może lutowej, zobaczymy jak to wyjdzie, taka też działka pokraczna, ale już akurat znacie, tylko że po prostu tam jeszcze będzie mocniej ta działka połączona z drugą częścią, na której jest rzepak, dlatego idzie kukurydza, żeby właśnie mieć ten czas na porządki, ale to już w tym roku na pewno nie. Teraz zobaczmy efekt przed i efekt po. Tutaj taki jeden przejazd mi został na tym kawałku, na tym polu. Liście, łodygi, o, wapno widać, że było rozwiezione. To wszystko leży tutaj na wierzchu, więc z jednej strony jest fajnie, bo jest okrywa, ale resztki się tak dobrze nie rozkładają. A tutaj efekt po przejechaniu. Łodygi powyrywane, korzenie powyciągane. Ziemia jest przemieszana. Łodygi też są pocięte świeżo, o. Więc te resztki są jeszcze dodatkowo rozdrobnione. A mimo wszystko tych resztek tutaj na wierzchu jest na tyle, że erozja wierzchna nie powinna nam w niczym przeszkadzać. Pytanie, jak to zdjęcie satelitarne złapie względem pokrywy, ale akurat pod tym względem się nie martwię, bo tak naprawdę tylko pola po kukurydzy są polami, gdzie nie ma ozimin. O, więc pod względem pocięcia, wymieszania naprawdę wygląda to spoko. No i ważne, że są powyrywane korzenie. Ona jest trochę cięższa, więc te korzenie tutaj praktycznie wszystkie są wyrwane, wymieszane
z glebą. Teraz przyjechałem na taki kawałeczek gliniany, taki klin 08 i uprawiam go w przeciwnym kierunku do siewu, ponieważ pierwszy raz jest też tamten kawałek łącznie uprawiany, tak mi akurat to pasuje. Prędkość to jest trochę wolniejsza, bo około 9 km na godzinę, ale mimo że tutaj jest glina, warunki są wilgotnościowo na styku, nie ma co ukrywać, bo zaczyna się trochę oblepiać. No i tak czy siak jest dobrze wymieszane. Wczoraj obrobiłem wszystkie ścierniska do samego końca po kukurydzy, ale zapomniałem o jednej ważnej kwestii, kwestia ceny. Katalogowo, cennikowo za tą bronę talerzową 3-metrową 38 tysięcy netto. Wiadomo, wszystko zależy od wyposażenia, zależy od tego, jak się dogadacie, bo to mówię, to podaję taką cenę katalogową, cennikową. Gdyby ktoś był zainteresowany tym sprzętem bądź innym, zapraszam, na dole w opisie jest numer telefonu, na który możecie dzwonić i zadawać wszelkie pytania.